tym filmie rozmawiamy o najlepiej zarabiających w tym sezonie piłkarzach i trenerach według raportu France Football. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Zawsze na bieżąco w tym, co w murawie piszczy. Pozwoli być subskrypcja, ocena filmu i komentarze pomogą dotrzeć małemu kanałowi do większej liczby widzów. Dzięki. Jakiś czas temu France Football opublikowało raport przedstawiający najlepiej zarabiających zawodników na świecie, biorąc pod uwagę jedynie wynagrodzenie z tytułu kontraktu w klubie. Jeśli nie widzieliście filmu na ten temat, link znajdziecie w opisie i karcie na końcu tego materiału. Tym razem ten prestiżowy magazyn upublicznił swoje dane na temat całkowitych zarobków za obecny sezon, na jaki liczyć mogą najsowiciej wynagradzani zawodnicy, ale także trenerzy. Do podawanych kwot brutto wliczane są już wszystkie dostępne przychody, zarówno te za kontrakt, premie, jak i umowy sponsorskie. 20 najlepiej zarabiających graczy zamyka Sergio Ramos z Realu Madryt, który w tym sezonie zobaczy na swoim koncie około 23 milionów euro. Dalej mamy Pogbę i co ciekawe występującego w Chinach Hulka, Kevina De Bruyne i Sergio Aguero, który zarobi 24 miliony 300 tysięcy euro. Tyle samo co kolega Hulka z zespołu Oscar. Mbappé otrzyma za swój kolejny bardzo dobry sezon dokładnie 25 milionów euro. Kolejni na liście to Özil, Kroos i Piqué. Dziesiątkę otwiera Luis Suarez z 28 milionami, które powinien przytulić za ten rok. Przed nim uwaga, Ezequiel Lavezzi, piłkarz, o którym w Europie zapomniano już dawno, wciąż zarabia wielkie pieniądze w Hebei Fortune, o 300 tysięcy więcej od Urugwajczyka. Na 8 miejscu Coutinho, 30 milionów. Zawodzący w United Alexis otrzyma 700 tysięcy więcej. 33 miliony otrzyma kończący w Japonii w barwach Wiselko B przebogatą karierę Andres Iniesta. Dalej Bale i Griezmann odpowiednio 40 i 44 miliony euro. Pierwsza trójka odskoczyła znacznie, ale jak wiadomo, to marketingowe potwory. Neymar zobaczy na swoim koncie dodatkowe 91,5 miliona euro, Cristiano Ronaldo 113. Bezkonkurencyjny jest Messi zarobkami na poziomie 130 milionów euro. Trudno ocenić, czy czterech zawodników spoza Europy to dużo czy mało. Zwykło się mówi, że transfery do Chin powodowane są głównie ogromnymi zarobkami, jak widać na takie, pozwalające rywalizować pod tym względem z największymi firmami starego kontynentu, liczyć mogą naprawdę nieliczni. Nie ma niespodzianki, to wiadomo od dawna, najwięcej swoim piłkarzom płaci Barcelona, niewiele mniej Real Madryt. W przypadku trenerów, co jasne, kwoty nie są aż tak imponujące. 20 zamyka z 7 milionami Dragan Stojkovic, prowadzący chińskie Guangzhou. Tyle samo otrzyma Unai Emery. 7,5 miliona zainkasuje Zidane, ale warto pamiętać, że w tym sezonie pracuje od dopiero około 2 tygodni. Podobnie do Francuza wynagradzany jest trener Bayernu Niko Kovac. Dalej Vitor Pereira i Luciano Spalletti. Pierwszym, który zarobi przynajmniej 10 milionów, będzie sklasyfikowany na 14 pozycji Mauricio Pochettino. Bezrobotny Conte i tak zainkasuje ponad 11 milionów. 12 i 11 pozycja to Carlo Ancelotti i prowadzący Monaco Jardim. Najlepszą dziesiątkę otwiera Jurgen Klopp, 13 milionów euro. Tyle samo za prowadzenie reprezentacji Chin inkasuje teraz Marcelo Lippi. Szkoleniowiec Juve Massimiliano Allegri otrzyma 0,5 miliona więcej. 15 milionów to zarobki byłego zdobywcy złotej piłki Fabio Cannavaro za pracę w Guangzhou Evergrande. Nieprzepracowujący się Arsene Wenger i tak zarobi ponad 20 milionów. Na 5 pozycji prowadzący Barcelonę Ernesto Valverde, który za swój zdaniem kibiców niezbyt efektowny, ale efektywny i pragmatyczny styl, nagradzany jest 23 milionami. Pep Guardiola w City liczyć może na milion więcej. Na najniższym stopniu podium Henry. Nawet pomimo faktu, że jego przygoda z Monaco należała do wyjątkowo nieudanych. Za pół sezonu w United José Mourinho otrzyma 31 milionów euro, aż o 10 więcej, najlepiej opłacany, biorąc pod uwagę wszelkie możliwe źródła dochodu trener, prowadzący Atletico Madryt, Diego Simeone. Co sądzicie o tych kwotach? Czyje zarobki są waszym zdaniem przesadzone? Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, że kwoty, jakie obracane są w dzisiejszym futbolu, nie są szalone? A przecież wszystko idzie w kierunku mnożenia tych kwot. Reforma Ligi Mistrzów i dostosowanie jej do rynków amerykańskiego i azjatyckiego ma pozwolić uczestnikom otrzymywać nawet 900 milionów euro za sezon. Jak wtedy wyglądać będą zarobki zawodników? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach prosto z kanapy rezerwowych.